Zebrałem na Discordzie 16 osób z całej Polski i 3 z zagranicy. Ich zadaniem jest pokazywanie swojej twarzy na kamerce przez cały czas. Jeżeli w którymkolwiek momencie twarz zniknie z kadru lub zostanie przesłonięta, dana osoba odpada. Uczestnicy mają nakaz przebywania na dworze, ostatnia osoba na kamerce wygrywa 1000 zł. To wszystko. Poznajmy naszych graczy. Siemano, jestem Filip, jestem w Antwerpii aktualnie, no ale chyba długo z wami nie będę, bo tutaj problemy internetowe są. Siema, jestem Boberek i jestem w Pionkach. Jestem w Sofii, reprezentuję tutaj Polskę na reality turnieju e-sportowym. Jestem Witka, z Krakowa jestem, mamy 6 powerbanków, jestem z kolegą. Cześć, jestem Kacper i ja są tutaj dla pieniędzy. Ja muszę ci powiedzieć, że już się zaciąłeś, myślę, że możesz szybko odpaść, ale zobaczymy. Siema, jestem Kuba, jestem aktualnie w Pruszczu Gdańskim, pewnie długo nie pobędę, bo nie wziąłem powerbanku. Ze sobą. Jestem Paweł, jestem z Warszawy i mam nadzieję, że nie wpadnę pod samochód. No, uważajcie, dobrze? Cześć, jestem Saga, jestem w Berlinie, wow. Jestem gdzieś koło 16, nie wiem gdzie dokładnie, bo na autobus się spóźniłem. Pierwsza osoba odpada już po 2 minutach. Kefir chyba spojrzał się za bardzo w bok. Jest bardzo niezmiernie przykro. Kolejna osoba odpada przez problemy z kamerką. Niestety, dziki wariat cały czas się kręci, także chyba musimy się pożegnać. Piewos pewnie też zaraz poleci. O, a propos. Także po 8 minutach w grze zostało 16 graczy. W tym Arkoan, który miał sprytny plan. Zaprosiłem sobie kolegę z Litwy jako reaktywację Wielkiej Unii Polsko-Litewskiej. W związku z czym mam 2 kamery dostępne, więc jeżeli zniknę z jednej, to zawsze jest druga, żeby mnie uratować. Sepcioch się zaciął. Gdzie ty idziesz? Weź stan gdzieś, gdzie jest internet i nie uciekaj. Dodatkowo mam powerbanka, którego... Nic nie słychać. Weź ty znajdź jakiś internet. Żeby nie było za łatwo, przygotowałem dla graczy serię wyzwań, które musieli wykonać, żeby pozostać w challenge'u. Pierwsze było proste. Wszyscy z was macie pokazać mi drzewo. Dobra, zaliczone, wszyscy mają drzewo. Pierwsze zadanie nie pokonało nikogo, ale za chwilę miał miejsce incydent. Bo dymki mogą ci zacząć Discord. O! Ktoś wyszedł. Cribro? Chyba coś z netem, no bo zniknąłeś na chwilę. Nie polecam Sosnowca. I w ten sposób liczba graczy spadła do 15 osób. Ja mieszkam w takim mieście, gdzie łatwo dostać kosę. Jest dyskwalifikacja za to? Za kosę? Masz chyba dyskwalifikację IRL nawet. Spokojnie, nikt nie dostał kosy, ale przyszedł czas na kolejne zadanie. Tym razem waszym zadaniem jest pokazać... znak drogowy. Arkoan leniuch. To się liczy. Okay. Liczy się, droga pożarowa, znak drogowy. Fajter, tam jest znak? No, jest tam. Dobra, gratki, możecie kontynuować swoją przygodę. Proszę państwa, nasi uczestnicy swoje telefony wykorzystują do pokazywania swoich twarzy na Discordzie. Także raczej w gierki nie pograją, ale wy możecie to zrobić. Masz dość nudnej pracy, korków, nie możesz wychillować się w domu. Nie zgadzaj się na zwykłość. Zostań legendarny. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Hero Wars. Gra, w którą możecie grać kiedy chcecie i gdzie chcecie. Czy to na komputerze w przeglądarce, czy na telefonie. Możecie być cały czas w środku akcji. Hero Wars czerpie z najlepsze z najbardziej rozpoznawalnych gier RPG z mojej młodości. Możesz odkrywać historię grając w kampanię, zgarniać coraz to lepsze nagrody walcząc z tytanami, albo walczyć z innymi graczami na arenie. Możecie grać zarówno samemu, jak i ze znajomymi, bić się z bossami i rywalizować z innymi graczami. A to kto wygra zależy głównie od ciebie. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to klikajcie w link w opisie albo skanujcie ten kod. Hero Wars cały czas się rozwija. Deweloperzy aktualizują grę w oparciu o feedback ze strony community, tak żeby gracze mieli przed sobą swoją wymarzoną grę. Hero Wars na całym świecie gra ponad 100 milionów osób. A jeśli chciałbyś do nich dołączyć, to jest idealny moment. Na start dla wszystkich nowych graczy Hero Wars daje 5 bohaterów. 4 widzicie tutaj, a 5 to sekret. Zobaczycie w gierce. Do tego dostajecie 600 szmaragdów i 30 tysięcy złotych monet. Nie tylko brać. Słuchajcie, link jest w opisie, tutaj gdzieś kod QR. Skanujcie lub klikajcie i ściągajcie Hero Wars. A teraz wracamy do naszych uczestników. W challenge'u byliśmy już godzinę i gracze zaczęły męczyć pierwsze oznaki znużenia. Wiecie co, ja zaczynam spacerowanie. Już mi kurna... Nie wiem, nudzi się. Po takim czasie łatwo było się zapomnieć i popełnić błąd. Cześć. Miłego dnia. O kurde, I see. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że IC przesunął twarz poza kadr. Dla pewności jednak sprawdziłem to na powtórce. Dobra, IC, masz szczęście. Połowa policzka była widoczna. Żyję, dobra, siema. IC został w grze, ale niedługo po tym miał miejsce kolejny incydent. Czekaj, ktoś zniknął. Ty, Korks! Korksa wyjebało. Ten to ma falę pecha. Tym razem powtórka nie była potrzebna, pożegnaliśmy się z Korksem, a chwilę później z Sobolem. Jest mały problem, spędzimy noc, a jem, a w drugiej stronie mam telefon, co zrobić? Podrap się jedzeniem. Łup. No dobra, to kolejna ofiara internetu. Ja bym chciał powiedzieć, że oficjalnie ty jesteś tu na głośniku, bo mi słuchawki padły. Sepcioszku, jesteś na głośniczku, w centrum Poznania jesteś, tak? Tak, jestem z centrum Poznania na głośniku. Już wpisuję, Legia Warszawa piosenka. Tak na Elka w kółeczku się wiem.
Ale miało być bez kos na odcinku. Podczas gdy Sepcioch starał się przetrwać w Poznaniu, Boberek natrafiła na większy problem. Siku. Chciało jej się siku. O, tu jest dużo drewna, pójdę za co drewno sikać. Zajebiście. Jezu, ja wszystko jedną ręką muszę zrobić. O kurwa. Na szczęście cała misja zakończyła się powodzeniem. Dobra, wysikałam się, da się. Ale to nie był koniec problemów naszych graczy. Saga był głodny i nie miał ze sobą pieniędzy. Saga podchodzi do jakiejś pani, takie Entschuldigung, Frau kobieta. Kebab gekaufen, please. Kurwa, idę to zrobić, chyba naprawdę, jestem głodny. Po chwili jakimś magicznym sposobem w jego rękach pojawiła się pizza. Ktoś ci to przyniósł, czy podniosłeś ze was podłogi? Ziemi, no. Braciszek, mistrza. Saga wesoło konsumował pizzę, a nas miał czekać kolejny incydent. Ohoho! Paluszek zasłonił całość. Trzymaj się, na razie. Ty, jeszcze ktoś wyszedł. Jakub Sagalara znikł. Jakub Sagalara, naprawdę. Przysięgam, chciałem sobie telefon tylko wytrzeć i nie wiem, co się stało. No więc w grze zostało 12 osób, a nas czekał kolejny challenge. Jakieś ruchowe będzie, czy nieruchowe? Oj, będzie ruchowe. Będziecie mieli 15 minut, bo challenge jest troszeczkę trudniejszy. Musicie znaleźć... żółty samochód. Ale easy, ja pierdolę. Autobus się liczy? Autobus się liczy. Tylko odjeżdża! Dobra, jest! Zaliczone. Co się stanie, jak nie wykonam? No, odpadasz. O cholera! Taki szary, żółtawy. Nie, no to żółty nie jest. Może być mi post Polska? No dobra, powiedzmy, że tak. A może być żółty śmietnik? Nie. O, dobra, jest. Spider zaliczone. O, jest! Jest! Dobra, zaliczone. Arkoan, biegaj, biegaj. Spider Polska dalej ma ten autobus za sobą. Jest, Emilka, zaliczone. Będzie coś widać zaraz, kurwa. Tak, o! Dobra, jest żółty, jest żółty, jest git. A ja beżowy zaliczamy, czy nie? Pewnie nie zaliczymy, ale pokaż. No to już pojechał. A Boberek jak tam, jest jakaś nadzieja? Nie, to nie jest. Nie mam nadziei. Cholera jasna. Widzę coś żółtego. Nie, to jest Walcie, kurwa. Widzę. Szybko, masz minutę. Minutę 15 sekund. Kurwa, powerbank mi wypadł, jebać. Jest Boberek zaliczone, jest git. Jeszcze KitKat. To jest żółte, kurwa, tam pojechało, przysięgam, jest tam, musi być. No właśnie, czy to jest żółte? Żeby rozstrzygnąć tę sprawę, poprosiliśmy o pomoc najbardziej wykwalifikowanego grafika z naszej ekipy. Eris. Ja, ekspertyza, ja to wrzucę w Photoshopa. Jest, jest, jak się saturacja podniesie. Ja tam za dużo żółtego nie widziałem, ale ekspert powiedział swoje. Zaliczamy. Jak wam w ogóle mija dzień tak na dworzu? Oni są dłużej na dworze niż ja w ciągu miesiąca, co tu się dzieje? Icy w międzyczasie przeniósł się na własny ogródek, co miało okazać się błędem. Ja. Icy? Niestety, liść zasłonił całą twarz. Nie gadaj. Takie życie. Trudne, smutne, a potem się umiera. Ale przejdźmy do challenge'u. Tym razem gracze mieli 15 minut na pokazanie szkoły. O Jezus Maria. Dobra, kill Q zaliczone. A mam pokazać, że to jest szkoła, czy po prostu... Musisz wejść i jakieś dziecko pokazać. Arkoan, a ty byłeś gdzieś tutaj w ogóle na terenie? Wiesz, gdzie idziesz? No, wydaje mi się, że właśnie jestem koło szkoły. No dobra, wygląda jak szkoła, zaliczone Arkoan. Ja mam takie bardzo ciekawe pytanie, ile osób zostało jeszcze do końca? Skup się na szkole, na nauce. Bo skończy się jak albo chodo. Sepcioch znalazł szkołę w międzyczasie, jest zaliczone. To jest szkoła podstawowa. Tu jest szkoła. Dobra, jest jakaś szkoła. Jaka ostatnia szkołę pokazała Emilka, ale niestety popełniła przy tym błąd. Emilka, niestety jak pokazywałaś szkołę, to nie pokazywałaś siebie. Także... To akurat koło domu jestem. Chwilę potem z challenge'u odpadł jeszcze jeden gracz. Bo muszę się pożegnać, bo 7% bateria, a powerbanka już nie mam. O nie, Spider! Nie przygotowałem się aż tak, no niestety. I w ten sposób na kanale zostało tylko 8 osób. Ja mam w ogóle pytanie do uczestników. Czy jacyś ludzie się na was dziwnie patrzą? Tak, bo chodzę z telefonem cały czas tak. Ja byłem po ten żółty samochód, to jakiś gość się zatrzymał i powiedział, że co ja odpierdalam, bo wszyscy myślą, że ja chcę przejść przez pasy. Pokażcie niebo, zobaczymy, w jakim mieście jest najładniejsze. Ale bejtuje, ale bejtuje, Ty, Nowik, co tu się dzieje na tej kamerce? Kelki mi spadają od tego, od deszczu. Ale wyglądasz jak z horroru jakiegoś. Nie mogę przecież tej kamerki, nie? Bo mnie zasłoni. No, nie przecieraj, nie przecieraj. Zostało nas 8 osób, czas na kolejny challenge. Challenge dla wszystkich oprócz Arkoana będzie taki, żeby znaleźć żabkę. Jest, kurwa! A Arkoan, dowolny sklep spożywczy. Jakby to jest pierwsza część challenge'u. Możecie się domyślać, jaki będzie drugi. Oho, żeby ktoś coś kupił, ja to wiem. Nie mam pieniędzy ze sobą. Ten biedny, wypłaty nie dostałem. Masz telefon przy sobie? Klol, masz. Co za pytanie! Przeleję ci 5 zł blikiem. Ale piękny Arkoan z dwóch perspektyw. Jakiś oksymoron tutaj chyba.
Kuźwa, Kitka tak zapidala. No to słuchajcie, no to jak wszyscy już w większości mamy sklepy, to słuchajcie. To jest jedyny wyjątek w dzisiejszym challenge'u, gdzie możecie wejść do budynku. Wejdźcie, kupcie coś, wyjdźcie. Nasi gracze wchodzili do sklepu, a ja wpadłem na plan. I słuchaj, Szao, bo Sepcioch jest teraz w sklepie i ma włączony głośnik. Co za to dostanę? Satysfakcję czystą. Sepcioch wyszedł. Wyszedł, poddał się. Sepcioch, wywaliło cię. Jak to? Odpadasz niestety. Przynajmniej se hot doga zjadłeś na mój koszt. Furas niestety. Prince Polo XXL cię pokonało. Jak to? Mam kadr, że zasłania twoją twarz. Nie no, kawałek czoła widać między włosami. Czekaj, dobra, czekaj. Zrobię jeszcze większy zoom. Kurwa, faktycznie coś tu jest. Dobra. Po prostu masz, że ja mam grzywkę i zielony Prince Polo i myślałem, że to jest jedno i to samo. Kolejne pół godziny challenge'u wyglądało tak. U mnie aktualnie już palce zaczynają być czerwone. Nie jest fajnie. U mnie aktualnie tak słońce grzeje. Zazdroszczę tego słońca. U mnie ciągle deszcz pada. U mnie też pada, ale na całe szczęście siedzę sobie wygodnie za komputerkiem. Właśnie widziałam się z Sebastianem. Powiedział, że doktor Hodo śmierdzi. To? Cofnij przelew. Chwilę później mieliśmy się pożegnać z kolejną osobą. Panie Pabello. Słucham. Za każdym razem do tej pory ci się udawało, ale tym razem to już jest przesada. No i po co się rozglądasz? A mnie ochroniarz śledził. Ej, w ogóle ogarnęłam, że stoję w miejscu, gdzie jest, uwaga, spadające sople. Pójdź w górę. Nie ma sopli. Hejka, słuchajcie, znowu mój kameraman, bo przyniósł mi ciasto, ale o. Żeby je zjeść bezpiecznie, to potrzebuję, żebyście go przerzucili. I wrzuciłeś go na konto, które się nazywa... Nieważne. Proszę państwa, waszym kolejnym zadaniem będzie... Znalezienie mi nowego subskrybenta. Macie na to 15 minut, czas start. Czy ja mogę zacząć, bo ja chyba mam już dobrego kandydata. There is a guy who's so handsome that you don't have to know Polish to enjoy his videos. Yeah, you know one single word in Polish, kurwa. Okay, go now and subscribe to Dr. Hodo on YouTube. Okej, mamy subskrybenta. Hej chłopaki, mam do was jedną prośbę. Biorę udział w odcinku i muszę, żeby ktoś z was zasubskrybował jeden kanał. Zasubskrybuje ktoś z was kanał Dr. Hodo? Proszę. O Boże, ale jestem potworem. O no, jest subskrybent tutaj nawet twój. Pozdrawiam subskrybenta. Dobrze, gratulacje, dzięki bardzo. Ej, przepraszam, masz telefon może? Mam prośbę, bo jestem na nagrywkach i potrzebuję, żebyś zasubskrybowała jeden kanał na YouTubie. Nie mogę mieć chyba na ten. Dobra, dzięki. Idziemy dalej szukać. Biorę udział w odcinku, gdzie muszę przynajmniej się cały czas na kamerce i aktualnie jednym z moich zadań jest zasubskrybowanie kanału Dr. Hodo, jeżeli byście mogły, jeden subskrybent. Na YouTubie? Tak, Dr. Hodo, tak. Dobra, kozak. Dzięki. I one szybko tylko klikają odsubskrybuj. No będzie mój ziomeczek teraz, nie wiem czy Filip wiesz, ale jest taki newsletter Dr. Hodo, mogę subskrybować swoje. Biurkę znalazłem, moment. Dobra, jest, git. Biorę udział w challenge'u. Pan by musiał mi wpisać Dr. Hodo i zasubskrybować kanał. Hodo przez samucho? Przez samucho. Teraz mogę na chwilę telefon? Proszę bardzo. Dobra, jest. Dziękuję bardzo. I Boberek, teraz ty. Co ja robię ze swoim życiem? Potrzebuję, żebyście jeden kanał na YouTubie zasubskrybowali. Jedna osoba mi wystarczy. Dobra, ty mam. Leci. Jak się nazywa? Dr. Hodo. I bym za chwilę mogła subskrybować, tak? Możesz, no. Ale nie polecam. Mogę na chwilę? Jest, że subskrybuję, nie widać. Kurna, nie widać, ale zasubskrybowałam. Dobra, wierzymy na słowo. Nara! W challenge'u byliśmy już ponad 3 godziny i po niektórych było to widać. Ej, myślicie, że Arkonan zasnął, czy ma... A dobra, myślałem, że się skraszował. Chwilę później mieliśmy pożegnać kolejną osobę. No, furas. Telefon mi też pada i powerbank nie chce mi działać. Teraz kolejne zadanie w serii trudne, ale to w zależności od tego, gdzie się mieszka. Waszym zadaniem będzie w 15 minut znalezienie jakichkolwiek torów. Boberek się ucieszyła, chyba będzie łatwo. No bo ja jestem prawie że pod tym tunelem, gdzie mam tory na górze. Mają tam pociągi, Arkonan? Uwaga. No są tory, dobra, easy. Panie doktorze. Gdzie teraz tam tramwaj? O, widać? Tu są tory. Aha, dobra. Tu są gdzie tory. Są? Gdzie palcem teraz jadę? Jadę po torach. No ja mam tory, jak to? No dobra, myślałem, że będzie trudniej. Było trudno. Musiałem przez dwupasmówkę przejść. Uważajcie tam na siebie. Po wyzwaniu na kanale nadal byliśmy w 5 osób, ale to wkrótce miało się zmienić. Killerku! Niestety, ale tym razem się uda. 4 godziny wybiły, zostały 4 osoby. Teraz waszym zadaniem będzie 15 minut. Znalezienie auta służb mundurowych, policji, straży pożarnej, karetki. What the fuck? To kurwa za talent. Szukajcie. Albo popełnijcie szybko jakieś przestępstwo. A można wezwać służby na 112? Dobra, zaraz nie można.
mandat za bezpodstawne mi dadzą mniej niż 1000, no właśnie. Wiecie co, wchodzą, śpierdalam się na budowę, tak stwierdziłam. Dobra, jest karetka, git. Chcesz mi serio, jest no to reszta przegrywa, dziękuję. Mamy pogotowie kasowe. No czekaj, się proszę, to stoi w miejscu, czy co? Dobra, pogotowie techniczne, jest git. Znalazłem. Jest, proszę państwa, jest zaliczone. No to jeszcze Arkoan tylko został. No właśnie, Arkoan był w obcym mieście, w obcym państwie. Nie miał pojęcia, co jest gdzie. Walcz, Paweł, walcz. Chyba wiemy, gdzie jest jedna stacja, ale jest daleko i chyba nie zdążymy. Hey man, I think we have to run. Co? Co 3 sekundy mu zostały? O, ostatni zakręt, dosłownie. Wbrew moim oczekiwaniom wszyscy gracze przeszli ten challenge. Dlatego teraz przyszedł czas dać im 2 dodatkowe utrudnienia. Zakaz pomocy osób trzecich i zakaz dotykania telefonu. Macie 5 minut, żeby znaleźć miejsce, gdzie ustawicie sobie telefon i spędzicie resztę challenge'u. To musi być widać na tym kadrze. Ciebie. Przez kolejną godzinę zostawiłem graczy samym sobie. Liczyłem, że prędzej czy później komuś siądzie psycha. I faktycznie... miałem rację. Jest mi na tyle już zimno, że po prostu się poddaję. 100%? 100%. Dotykam telefonu. Powodzenia i wygrasz to KitKat, pamiętaj. Nara! Około 6 godziny kolejna osoba zaczęła się łamać. Gdyby reszta była też na skraju, to bym siedział do rozładowania. Czyli chcesz nam powiedzieć, że rezygnujesz? I tak, top 3, 6 godzin w dupę. Mister Bestia zawsze daje top 3 jakieś nagrody, kilka tysięcy dolarów co najmniej. Arkoan nic nie dostał. Ja nie jestem Mister Bestia. Ale za to Nowik i KitKat byli o jeden krok od wygrania 1000 złotych. KitKat stał w deszczu gdzieś na placu zabaw, a Nowik, zmutowany, siedział na blokach. Nowik macha teraz do ciebie. Możesz mu zadawać zamknięte pytania, ja będę ci mówić, czy mówi na tak, czy na nie. Czy ma potem tego powerbanka? Dajesz 50-50 po 500. Nie, nie ma podziału. Czy siedzi do 23? Siedzi do 3 nad ranem. Godny przeciwnik, dobra. Niech pokaże pierwszą literę swojego miasta palcami. Dobra, G. G. Gdańsk. Gry? Grudziądz. Grudziądz, tak jest. I w ten sposób przekroczyliśmy magiczną barierę 7 godzin. Dobra, słuchajcie, ja mam pomysł, jak zakończyć ten challenge. Pewnie nie chcecie tutaj siedzieć 10 tysięcy godzin. Będziecie mogli dotknąć telefonu. Waszym zadaniem będzie znalezienie pewnego miejsca. I kto pierwszy pokaże na swojej kamerce to miejsce, ten wygrywa. Przygotujcie się do biegu. Kto pierwszy pokaże pocztę, ten wygrywa. Let's go! Pamiętajcie o twarzach. Prawie się wyjebałem. A kanał listy się ten liczy? Skrzynka na listy? Nie. Poczta. KitKat, jak tam daleko? Ja już jestem. 300 metrów, tylko serce mi stoi. Już czekaj, dobiega. Jestem. Jest Poczta Polska! KitKat zwycięża! GG! Gratulacje KitKat, wygrywasz 1000 zł. Wygraliśmy, Filipek! No wygraliśmy, kurwa! To wszystko. Tu jest film, w którym ostatni na kamerce wygrywa 1000 zł, ale wersja domowa. Kliknij. Pa, pa.